Wolne wnioski. No już. Tu jeszcze między wolnymi wnioskami. Między wolnymi wnioskami. Tu Państwo macie ankiety Fundacji Stanczyka. Pani może Wam wyjaśnić, czego to dotyczy. Prosiłbym, jeżeli Państwo radni macie ochotę. I proszę. Same ankiety, które już jeszcze były. Jeszcze sekundę, bardzo proszę Panią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. 27 sierpnia informuję Państwa, że będziemy zwołuje sesję. Tak. 27 sierpnia, tak? Tak. To jest wtorek. I teraz prosiłbym Panią z Fundacji Stanczyka o zabranie głosu. No tak, to są ankiety, które już tutaj położyłem. I w związku z tym, że dyskutacja tutaj jest dużym dozem, że tak powiem, no to chcieliśmy ponownie prośbę o wypełnienie i są to ankiety absolutnie dobrowolne, więc mogą Państwo w ogóle nie wypełniać, mogą Państwo mieć część informacji, które Państwo by się chcieli podzielić z mieszkańcami, potencjalnymi wyborcami. I co my z tymi danymi zrobimy? Nie będziemy ich, zostaną umieszczone na specjalnym portalu, który utworzymy, w którym mieszkańcy będą mogli zapisać swojego radnego i dowiedzieć się informacji na jej temat. To jest połączone z właśnie nagraniem sesji i w ten sposób potem po prostu nie będziemy udostępniać w inny sposób, że tak powiem, żebyście się nie niepokoili. Także tak możemy wziąć i na następnej sesji oddać Panie? Nie robi się tego na chybcika? Problem polega na tym, że właśnie kończymy już projekt, więc to będzie sesja dopiero w sierpniu, a my rozliczamy. Będą mnie z Państwa na wybrać. Ewentualnie coś takiego możemy zrobić, bo zależałoby nam, żeby na to będzie tego miesiąca uzyskać te ankiety. Dziękuję. Proszę, przepraszam bardzo, radę teraz do Pani Fundacji Stanczyka. Proszę bardzo, Pani Ciekawa. Ja mam do Pani właśnie takie pytanie. Według jakiego klucza dobieramy Państwo radę, z którym już prowadzamy Państwu wywiady? Radę według jakiego klucza? Które później Państwo publikują na YouTube, które dotyczą dzielnicy, które dotyczą innych osób, zmieniane z imienia i nazwiska. Znaczy nie ma specjalnego, znaczy klucz był taki, że musi być to przewodniczący Rady Dzielnicy i dostarczył też będę w kontekście. I prawny, raczej po prostu na tym, który radny chce, żeby ten został przeprowadzony. Przeprowadzony. Także nie wiem, nie wiem. No, żeby chciała, to na dziwnie wyglądało. Kto robi wywiad? Pan radny Łukasz Ewaldo. Nie słyszałem się tego wywiadu? Nie, posłuchajcie, warto posłuchać. Naprawdę warto posłuchać. Ja pamiętam, bardzo prosimy przesłać na ten link do YouTube'a na skrzynkę. A jest można wejść? Wywiad jest w okresie był lekko na pół krytyczny wobec rady i radnych. Ja uważam, że warto go posłuchać. Znaczy ja mam jedno takie pytanie co takich wywiadów. Wydaje mi się, że pan radny Łukasz Wanto nie ma tego mandatu wydanego przez radnych do wypowiedzi, do reprezentowania dzielnicy. Ja sam się. Ale Państwo są fundacją, która powinna działać efektywnie, więc proszę, żeby to rzecz robić, żebyście informowali o tym wszystkich, żebyśmy mieli równe prawa, prawda? I na tym działają chyba fundacje. I dzisiaj wszyscy Państwo te równe prawa macie, wypełniając ankietę i co jest odsuwana na. Ja wiem, że to jest. Trzeba ze wszystkiego korzystać. Również ankieta też jest możliwość, żeby się zapytać, ile osób potrzebnie wypełniło, a ile wypełniło. Ale mamy możliwość, a wtedy wywiadu nie mamy możliwości. Ale proszę Państwa, ja myślę, że akurat ta fundacja Stanczyka jest naprawdę potrzebna. No oczywiście. Ja uważam, że jest przejrzystość i nie uważam, żeby nawet bym powiedziała, że wypowiedź poszczególnych radnych, jeżeli mają coś do powiedzenia, jest oczywiście wskazana. Każdy ma prawo do własnej wypowiedzi i właśnie przez fakt, że jest ta fundacja, mogą się właśnie zwykli radni wypowiadać, nie tylko przewodniczący i osoby, powiedzmy,
namaszczone. Ja chciałem poszukać. Przepraszam bardzo Państwa, Panie Przewodniczący. Państwo radni, zamykamy ten temat i otwieram dyskusję. Pan Skrzyński, Pan Miś, Pan Wójcik, Pan Drożdż. Proszę uprzejmie do tej kolejności przedstawiony. Panie Przewodniczący, ja w tej chwili Państwo drodzy, ja jestem w tej chwili wyjaśnieniem opinii mieszkańców Chronicza Czerwonego konkretnie Zatoku Spółdzielni Mieszkaniowej Chroniki Czerwonej, a sprawa dotyczy potoku Żudu i jego ostatniego wylania. Proszę Państwa, w związku z tym jest apel, żeby w jakiś sposób próbować przeciwdziałać temu. Jest konkretna propozycja, Panie Przewodniczący. Jest konkretna propozycja mieszkańców, która jakby, oczywiście to może być droga nie bardzo dobra, może jest złe słowo, ale jakimś przyczynkiem do tego, żeby to uregulować. Przy jednym miejscu tego potoku cudu jest zamontowana krata, która no jak jest powód, jest większa woda, niesie wszelkie śmieci z rejonu, które tam do niej spływają. I efekt ostatniego zadania jest właśnie taki, że zatrzymały się nawet opony na tej kracie i zalało pół prądnika, dosłownie cztery bloki na Majora plus spółdzielnia do wysokości rampy. Także można było wpływać samochód, pani dyrektor banku PKOBP uznany pod zalany. Ale jest propozycja do rozważenia, żeby tego typu krata, która jest zapotrzebowana w jednym miejscu, żeby wyprzedająca ewentualnie próbować taką kratę, tylko może większą, nie wiem, do rozpatrzenia, wcześniej. Ona jest po to, żeby zatrzymywała właśnie śmieci, żeby nie... Dominik już wystąpił z interpelacją do prezydenta w tej sprawie, ale proszę Państwa, wyprzedającą tego typu kratę na wcześniejszych jakimś tam mor czy jaką przepustę, żeby nie tylko w jednym miejscu złapało te śmieci, tylko na przykład przy ulicy Naczelnej ten jest też taki przepust, jest wcześniej też podobny, żeby ewentualnie, jeżeli ta woda już się ma rozlać, to żeby była w różnych miejscach, nie zalało cały jeden rejon. Zresztą proszę Państwa, jedna powódź już byłaby wcześniej na prądniku, gdyby nie sytuacja taka, że ktoś, pijacz dosłownie zadzwonił, że pijaczkowie zadzwonili do Dominika i on interweniował w Zibicie, czy gdzieś tam, że on to odetkali. Teraz można tego nic nie zrobić. Ja nie wiem, dlatego mój autor, żeby po prostu albo przebudować tak, żeby takie rzeczy miał miejsce. No. Bo proszę Państwa, to co się działo, to jak ja byłem już po, bo ja byłem około 16, to tam naprawdę było jeszcze 20 cm błota, a wcześniej... Dziękuję bardzo, Pan Radny Rafał. Wniosek do zarządu o wystąpienie z pismem do MFWiK, żeby dokonało inspekcji instalacji kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Łopkowskiego. Powódź dotarła do ulicy Łopkowskiego, instalacja burzowa nie przejęła ani grama wody, cała ta woda wpłynęła w ulicę Nóżkiewicza i zalała garaże, powodując straty w mieniu przewyższające, przypuszczam, straty, które były na wcześniej ulicy Majora. To jest wniosek, który składam w imieniu
imieniu mieszkańców ulicy Muszkiewicza. Od razu uprzedzę ewentualne pytania personalne. Otóż chcemy stwierdzić, czy instalacja burzowa w ciągu ulicy Łotkowskiego jest drożna. Jeżeli nie jest drożna, to będziemy występowali z roszczeniami odszkodowawczymi do osoby, do instytucji, która jest za to odpowiedzialna. Drugi wniosek jest taki, ponieważ mamy ten pieniądze na nadgodziny dla policji. W takim razie ja stawiam wniosek, aby zarząd przesłał informację, jak najszybciej, jak to jest możliwe, o harmonogramie, czyli w jakich godzinach możemy dysponować służbami policyjnymi. A to będzie już roku. Dobrze, no ja już chcę wiedzieć, jak to będzie, w jakich miesiącach to będzie robione. I też uprzedzam pytanie posłowicko, ponieważ już nas wnioskuje o ustanowienie patrolu płatnych nadgodzin policji na ulicy Muszkiewicza w piątki godzinach 21-23. To jest drugi wniosek. W zasadzie dziękuję. Znaczy tak, odpowiem w imieniu zarządu, bo co do pełnika jak najbardziej wyślemy takie pismo z prośbą inspekcji tej kanalizacji ulicy Łotkowskiego. Co do patroli, to wydaje mi się, że możemy poprosić policję, żeby tutaj przyszła na naszą sesję i przedstawiła nam tego, nie wiem, albo zrobimy inaczej. Państwo radni przedstawicie projekt, który chcielibyście w jakich godzinach, czy w których regionach. Jako radni, może zbierzemy ilość, powiedzmy, takich miejsc, które są niebezpieczne, zagrożone i w jakich godzinach, a my wyślemy taką informację do policji i policja wtedy będzie z tych godzin w jakiś sposób patrolowała ten wyznaczony teren. Przepraszam, dobrze. Pan radny Paweł Wójcik. Jeszcze o tym policji, tylko pamiętacie na sesji tamtej kadencji, było powiedziane, że z uwagi na ochronę tajemnic niejawny nie mogą informować, gdzie policja w jakich godzinach przebywała. To była podane w nawiązaniu do tego, my chcieliśmy poznać trasy patroli z uprzedzeniem tych patroli, jeżeli dobrze pamiętam, czysto policyjnych oraz patroli mieszanych z Strażą Miejską, tak? Natomiast ponieważ teraz będziemy płacili na nadgodziny i deklaracja ze strony komendantury Straży Miejskiej jest taka, że mamy tutaj dużą swobodę dysponowania tymi zasobami ludzkimi, usłyszałem na sesji, że ten sam schemat będzie obowiązywał w policji, więc ja już składam wniosek. Schemat dotyczący bezpieczeństwa. Są patrole policji i straży miejskiej. Myślę, że jeżeli będą wspólne patrole realizowane, jak najbardziej. Czy nie daliśmy pieniędzy na wspólne patrole? Mamy patrole czysto straży miejskiej, no czysto policyjne. To skończy miasto komendantami jednej lub drugiej jednostki. I może oni wtedy przeprowadzą wspólne kwestie. Usłyszeliśmy jasną deklarację tutaj na sesji, że będziemy mogli dysponować służbami policji, straży miejskiej w ramach nadgodzin układanych przez Radę Dzielnicy, tak, będą naszego uznane. W związku z czym ja uznaję to za wiążące. Złożyłem wniosek do obiektu i znoszyłem się patrolami w piątek, 21-23 i chcę tylko teraz informacji, w jakich miesiącach te płatne nadgodziny będą robione. Ta Straż Miejska określała, że robi to do sierpnia, tak? Bo później muszą to porozliczać, bo to jest kwestia tam rozliczeń pieniędzy. Ja chcę tylko informację, w jakich miesiącach to będzie robione. Porozmawiam na ten temat i w okresie jesiennym przedstawię tutaj panu radnemu, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, radny Paweł Wójcik. Pana przewodnicząca, proszę, aby to pismo, które pan wyciągnął z wójta, aby dopisać również tam ulicę Dzieckiego i Akracjową, ponieważ problem niedrożnych kratek zgłaszali mieszkańcy z tego rejonu. I druga sprawa skierowana do opiekunów tablic informacyjnych.
naszej dzielnicy, aby informacje w tych tablicach, które ja przygotuję, były na bieżąco wyszczane w tych tablicach. Ja przygotuję informacje, dla różnych informacji mailową, to są materiały przygotowane do odbioru w Radzie. Po tygodniu okazało się, że tylko dwójka radnych odebrała te materiały, po czym podobnie skierowałem, wysłałem informacje, już te materiały są do odebrania. Dzisiaj nie patrzyłem, ile tych materiałów się leży w korytkach, ale bardzo proszę, aby na bieżąco te materiały były umieszczane w tablicach. A jeżeli ktoś z Państwa sobie życzył, aby te materiały przesłać mu w wersji elektronicznej, sam sobie będzie to drukował, to bardzo proszę taką informację. W miarę proszę, żeby te materiały znajdował w wersji elektronicznej, będę Państwu przesyłał. Dziękuję bardzo. Pan radny ma już proszę. Ale Państwu miłych, udanych wakacji, pełnych zdrowia.